Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Czas na recenzję smartfona, mega smartfona Samsung Galaxy S6. Dlaczego mówię mega smartfona? Ponieważ innowacje tutaj zastosowane, szybkość działania oraz świetny design, poza tym palcowaniem się, tak jak tutaj widzicie, no to mamy tutaj do czynienia z naprawdę bardzo wydajnym, bardzo dobrym, bardzo szybkim smartfonem, który nie tylko jest wydajny, nie tylko jest funkcjonalny, ale jest piękny. Poza, tak jak jeszcze raz powtarzam, tym palcowaniem z tyłu, które pod światło wygląda zbytnio niefajnie, ale nie każdy tak jak ja teraz pod światło siedzi, tak więc można powiedzieć, że to jest do wytrzymania. Samsung Galaxy S6 ma sporo ciekawych innowacji. Po kolei może tak króciutko, bo trzeba omówić. Mam tu zanotowane, żeby powiedzieć Wam na pewno o obudowie. Obudowa to szkło z jednej, z drugiej strony i metalowa ramka dookoła. Świetnie się prezentuje, wygląda to wszystko rewelacyjnie, trzyma się to jako jedną bryłę bardzo dobrze. Nie ma tu problemu z tym, że coś tu gdzieś odstaje, jakieś szpary są, wszystko jest spasowane idealnie. Tak jak widzicie, wszystko jest twarde, w moim przekonaniu perfekcyjne. Jedyne, do czego się cały czas przyczepiam, to jest tylny panel. Mógłby być szklany, ale na zasadzie takiego mrożonego szkła, jakie w drzwiach występuje czasami, czy w prysznicach. W tym momencie nie byłoby tego palcowania się. To jest cholerstwo takie, że aż wkurza. I te mrożone szkło mogłoby być też i tu, i tu. Wtedy tu by nie było palcowania, tylko na ekranie, ale w większości używamy wyświetlacza w ten sposób i nie widzimy tutaj tego palcowania. Ale jak sami widzicie, design, pierwsza klasa, zaokrąglone. Wszystkie możliwe rogi są pozaokrąglane. Guziki świetnie spasowane. Jedyny minusik, ale to jest standard w Samsungach, to jest odstający aparat. Szczególnie, że mamy tutaj optyczną stabilizację obrazu, to można powiedzieć, że wybaczamy, bo wydaje mi się, że większość z Was i tak kupi do tego smartfona jakieś etui i żeby zabezpieczyć te kanty, żeby zabezpieczyć tył. No mimo wszystko jednak chyba kupi jakieś etui. Naprzód oczywiście zachęcam Was do zakupu szkła hartowanego, mimo że mamy tu mocne szkło, czyli tą szybkę, która jest na wyświetlaczu, to jednak zachęcam Was naprawdę do zakupu od razu, gdy kupicie smartfona, do zamontowania szkła hartowanego. Tutaj w S5 mojej jest zamontowane, jak widzicie, tu widać sporą taką różnicę mniej więcej, to jest 0,3 mm, ale jak walnie mam ekran o coś, macie bardzo duże prawdopodobieństwo, że szybka pęknie, ale szybka już ta, która jest na wyświetlaczu, nic się z nią nie stanie. Tak więc zachęcam Was te 30 zł około za takie szkło hartowane do kupienia, naprawdę warto. Dobra, tak więc jeżeli chodzi o budowę i design, jak sami widzicie, mamy tutaj świetny, świetny smartfon. Wszystko jest po prostu rewelacyjne w tym wypadku. Co by Wam tu na wstępie takiego najważniejszego powiedzieć? Bateria. Omówmy sobie krótko baterię, zużycie i pojemność. Mamy tu 2550 mAh pojemność akumulatora. Nie mamy możliwości otworzyć klapki i jej wymienić po roku lub po dwóch. Jest to drobny minus dla mnie spory. Ja jednak lubię tą klapkę, jak się otwiera. No chyba, że ten smartfon byłby wodoszczelny, wtedy bym wybaczył, że tak powiem, dostęp do tej klapki. Ale nie jest ten smartfon wodoszczelny, więc tym bardziej dostęp mógłby tutaj być w jakiś sposób zorganizowany. Ale dobra, bateria, akumulator 2550, czyli mniej niż poprzednik, niż S5, tutaj było 2800, ale przynajmniej podczas testów wychodziło na to, że naprawdę bardzo dobrze się spisuje ten akumulator i do dyspozycji mamy także możliwość przejścia do tego bardzo niskiego zużycia energii, które około 10 dni nam umożliwia użytkowanie tego smartfona. Co do ładowania tego akumulatora. Najszybciej ładujemy wbudowaną ładowarką, którą dostajemy w komplecie. Ona jest dwunapięciowa. Jest fast i zwykłe ładowanie. Fast charging i zwykłe, czyli szybkie i normalne. Te szybkie jest na wyższym napięciu, działa około 9 V, jak dobrze pamiętam. I ładuje 40% szybciej smartfona niż ładowarka zwykła. 40% to znaczy w 50 minut naładujemy cały nasz smartfon tym szybkim, domyślnym ładowaniem. Zwykłą ładowarką, znaczy zwykłym ładowaniem, bo zawsze możemy wyłączyć tą opcję szybkiego ładowania, to mamy, już patrzę w swoją notatkę, bo co do minuty sobie wszystko zanotowałem, bo zrobiłem pełny test. Sekundeczkę. O,
za pomocą standardowego ładowania nie 50, a 70 minut, czyli 40% różnicy jest, jeżeli chodzi o naładowanie pełne od zera akumulatora. Jeszcze mamy trzecią opcję do ładowania akumulatora. Jest tu indukcyjne ładowanie bezprzewodowe, czyli nakładanie smartfona na taki pad albo z Samsunga, albo z dowolnej innej firmy, czyli przyłożenie i zaczyna się ładować. Tylko że ładowanie indukcyjne to jest 214% wolniejsze od ładowania standardowego. Co to daje? Czyli 150 minut potrzebujemy na naładowanie tego smartfona od zera do pełnego naładowania. 150 minut. Więc to jest dobre rozwiązanie, te indukcyjne. Fajnie, że zaimplementowane, ale trzeba to akcesorium sobie dokupić. Do biura to jest na przykład świetne, czy do domu. Czyli przychodzimy z jakiejś do domu, kładziemy sobie gdzieś tam smartfona, on się ładuje. Nie trzeba szukać kabla, nie musi się on walać w takich designerskich pomieszczeniach, czy w biurach, czy w salonie, czy gdzieś. Tylko i wyłącznie ładowarka gdzieś na jakimś meblu, nakładamy smartfona, się ładuje. To jest naprawdę dobre rozwiązanie. Ale jeżeli chcemy szybko ładować, to jednak zalecam Wam korzystanie z szybkiego ładowania za pomocą ładowarki, którą mamy w komplecie ze smartfonem. Ok, przejdźmy może dalej. Następny punkt, który sobie zaznaczyłem, wydajność. O, mamy tutaj wydajność. Mamy 3 GB pamięci RAM. Mamy 8-rdzeniowy procesor 4x1,5, 4x2, 1 GHz, 8 rdzeni. Wydajność jest tutaj bardzo dobra. Testowałem, już macie filmik na kanale względem różnych gier: Mortal Kombat X, No Limits, Need for Speed, Real Racing. Nie ma najmniejszego problemu. AnTuTu Benchmark, najnowsza wersja, pokazała wynik 54632. Tu mamy jeszcze cząstkowe wyniki. Jest to naprawdę bardzo dobry, że tak powiem, wynik. Nie jest to może tak dobry wynik jak tutaj najnowsze smartfony, jakie są teraz na rynku: Huawei Mate 8, Meizu Pro albo Galaxy Note 5 lub S Edge, S6 Edge. No jest szybsza, jak widać. No ale tutaj nasze urządzenie też bardzo dobrze się prezentuje. Mówimy o najnowszym systemie, jaki jest tu zainstalowany, Lollipop, ze wszystkimi łatkami. Tak więc wydajność jest tutaj naprawdę dobra. Wszelkie gry, programy, wszystko działa szybko. System działa bez jakiegośkolwiek zarzutu. No chyba że akurat instaluje się jakaś aktualizacja systemu lub jakaś duża aplikacja, to zdarzyć się może, że po prostu przycina. Ale tak w normalnym użytkowaniu nie ma najmniejszego problemu pomiędzy przechodzeniem pomiędzy różnymi aplikacjami. Tak więc wydajność mamy tutaj bardzo dobrą w grach, w syntetycznych testach jest naprawdę dobrze. Aparat i kamera. O, to jest istotna teraz rzecz. Aparat, kamera. Mamy tu aparat 16-megapikselowy, czyli taki sam jak mieliśmy w Samsungu Galaxy S5, ale tu mamy optyczną stabilizację obrazu. I to jest ogromna zaleta, ogromny skok do przodu względem kręcenia filmów czy robienia zdjęć. Obraz nam nie lata. Dzięki temu, że jest optyczna, to my jak robimy jakieś tam na przykład, nie wiem, poruszenie szybkie, to na obrazie czy nagraniu jest to płynne. Jest to bardzo dobre rozwiązanie i procentuje podczas porównań filmów ze starszego, na przykład S5 do S6, jest tu po prostu lepiej. HDR jest, możemy włączyć na stałe, automatycznie. Mamy tutaj coś, czego w S5 nie było. Nawet kilka takich rzeczy jest, ale najistotniejszy. Mamy tryb profesjonalny. W trybie profesjonalnym możemy tutaj pozmieniać sporo ustawień ręcznie. Czy to jakieś efekty, czy to ręczne ustawienie ostrości, albo automat będzie ustawiał, albo makro, czyli z bardzo bliskiej odległości, jak widzicie, zobaczcie. Gdzie jest palec? O. Zobaczcie. Albo ustalić sobie ręcznie do nieskończoności, jak chcemy. Tak więc mamy sporo takich, jak balans bieli oczywiście też. ISO możemy sobie też ręcznie ustawić. Ekspozycję możemy sobie ustawić tutaj. Tryb pomiaru światła. Włączyć lampę, a to akurat jest standard. Tu jeszcze jakieś efekty, jakieś wyblakłe, winietowanie. Tak więc jest naprawdę, jest aparat oraz oprogramowanie jest tutaj rozbudowane. I to, co jest bardzo istotne, jak już wybierzemy sobie wszystkie te ustawienia, możemy sobie 3 ustawienia zapisać, takie, w których te ustawienia zostaną zapamiętane. To jest naprawdę fajna rzecz w tym trybie profesjonalnym. Ok, jest jeszcze coś, co mnie tutaj bardzo akurat by się przydało w S5, a tego nie ma. Jest emisja na żywo, live tutaj.
Czyli to jest taka funkcjonalność, że puszczamy filma, ustawiamy sobie rozdzielczość, nazywamy sobie ten film jakoś i w tym momencie film jest przesyłany do YouTube'a. Fajna rzecz, fajna, szkoda, że nie ma tego w S5, tak więc jeżeli planujecie S6, możecie to wykorzystywać, jeżeli kręcicie jakieś filmiki, to pewnie, że tak. Jeszcze raz wrócę w tym aparacie, bo to jest istotna rzecz. Ta funkcjonalność, znaczy funkcjonalność, ta możliwość, a dokładnie element aparatu, czyli optyczna stabilizacja obrazu zainstalowana, jest naprawdę bardzo, bardzo efektywna, szczególnie gdy w aparacie włączymy sobie 8-krotny zoom, cyfrowy co prawda, ale 8-krotny aż, w S5 było tylko 4-krotny, to zobaczcie, że ten obraz nam nie lata, on nam pływa, zobaczcie. Poruszam, on pływa. Ja poruszam i już zatrzymuję, a ten obraz jeszcze dochodzi. O, zatrzymam, on jeszcze dochodzi. On tak się buja, czyli kompensuje moje jakieś tam szybkie ruchy. Jest to naprawdę bardzo wyczuwalne. Dzisiaj to testowałem pomiędzy S5 a S6. S6 jest naprawdę na ogromny plus. Czy coś jeszcze? Aparat działa świetnie. I dioda LEDowa, to już też Wam pokazałem na jednym z filmików, dioda LEDowa w S6 jest minimalnie mocniejsza i minimalnie cieplejsza. Jeszcze lepiej wychodzą zdjęcia. Mimo że S5 ma bardzo dobrą diodę, to tu jest jeszcze lepsza. Czy coś jeszcze? Chyba tyle. Aparat, jeżeli aparat, mówimy o aparacie, jeżeli mówimy o kamerze i przedniej i tylnej jest świetnie. Obydwa aparaty mają światło, czyli jasność obiektywu 1.9. Są bardzo jasne obiektywy i przedni i tylny tak samo. Czyli z przodu też zrobimy sobie znacznie lepsze zdjęcie niż dotychczas było to możliwe. Tu mamy aparat już 5-megapikselowy. W S5 było 2-megapikselowy, tak więc kolejny skok do przodu. I to co jest istotne jeszcze w aparacie w S6, w przednim aparacie mamy możliwość, już Wam to pokażę, chwila. Mamy możliwość, gdzie my to mamy? W przednim aparacie, zaraz gdzie to jest? Przedni aparacik, o tu w trybach. Mamy taki tryb, zaraz go znajdę, auto, portret panoramiczny. To jest taki portret szerszy, że ruszamy lekko aparatem w prawo, lewo, zobaczcie, zróbmy, że tak podpowiadamy tu trochę w prawo, trochę w lewo i zdjęcie wychodzi panoramiczne z selfie, gdy trzymamy prosto telefon. Jest to bardzo przydatne, jak chcemy sobie z kilkoma osobami zrobić selfie i nie chcemy tak odwracać telefonu i kombinować, tylko w ten sposób trochę po prostu sobie ogarniemy więcej poprzez taki ruch delikatny z lewej do prawej i już pach. Tak więc aparat działa świetnie. Znacznie lepiej niż S5 jest to zauważalne. Co jeszcze sobie zanotowałem? Mamy oczywiście tutaj ładowanie, tak jak już wspominałem, bezprzewodowe. Mamy tu NFC, czyli możemy przesyłać pomiędzy urządzeniami zbliżając lub łączyć urządzenia różnego typu, jak na przykład zegarki, czy jakieś inne urządzenia możemy właśnie połączyć poprzez NFC. Ok, teraz jeszcze omówimy sobie dźwięk. Jeżeli mówimy o dźwięku w Samsungu Galaxy S6, mamy tutaj bardzo dobrej jakości głośnik, co prawda jeden, nie mamy stereo. Bardzo dobrze odtwarza dźwięk, jednakże podczas grania bardzo prawdopodobne, że niejednokrotnie sobie tutaj zatkamy te 10 dziurek i dźwięk nam jakby przycichnie całkowicie. Łatwo to zablokować. Szkoda, że nie ma głośnika z dwóch stron, czyli na przykład tutaj i tutaj, albo tutaj i tutaj, dwóch. Wtedy łatwiej, że tak powiem, mniejsze prawdopodobieństwo, że zatkamy obydwa. Zawsze jakoś tak chwycimy tak czy tak i zawsze ten jeden będzie gdzieś tam grał. Tutaj podczas grania zdarzyło mi się niejednokrotnie, że zatkałem i tak wydawało mi się, gdzie mi dźwięk zniknął. Gdzieś tam delikatnie tylko sobie dudnił. Ale dźwięk jest naprawdę bardzo dobry. Nie ma tu problemu i dwa mikrofony, które są tu wbudowane, czy to do rozmów, czy też do po prostu użytkowania dyktafonu, jest rewelacja, naprawdę. Tutaj nie ma się do czego doczepić. Głośnik tutaj do rozmów jest tak samo dobry jak w S5. Rozmowy są głośne, czytelne, często nawet dajemy niższą wartość niż maksymalna podczas rozmów nawet na ulicy. Tak więc jest bardzo dobrze. Przejdźmy jeszcze do takiej kwestii dość istotnej dla mnie. To jest ekran. Mamy tutaj ekran Quad HD, czyli jest to czterokrotność rozdzielczości HD, a HD to jest 720p. Czterokrotność, czyli cztery ekrany HD tutaj się mieszczą. Czyli pomnóżcie sobie 720 razy 2 i 1280 też razy 2.
Jak dobrze pamiętam, to mamy 1440, dobrze mówię, 1440 pikseli tutaj i 2560, tak, o, czyli pikseli jest czterokrotnie więcej niż HD. Nie jest to Ultra HD, czyli czterokrotność Full HD wyświetlacza, ale zagęszczenie tych pikseli już jest tak duże, że tutaj jest tak wszystko kontrastowo, po prostu perfekcyjne, delikatnie mówiąc, że aż nie zauważamy różnic, bo tutaj mamy na przykład wyświetlacz z rozdzielczością Full HD w S5 i ten wyświetlacz już jest tutaj świetny, a tutaj jeszcze świetniejszy. Tak więc nie jest tu tak naprawdę jakby tu był Full HD wyświetlacz, też byłoby rewelacyjnie, nie trzeba by na nic zwracać uwagi, no ale jest taki, jaki jest. No i być może w niektórych aplikacjach jest to bardziej przydatne. Im więcej pikseli, tym więcej elementów zmieścimy i będą lepiej widoczne. Lepszy kontrast. Strony internetowe na przykład pełnej wersji lub jakieś aplikacje, na przykład jak użytkujemy dwie aplikacje na jednym ekranie. Ok, powiedzmy, że ktoś to wykorzystuje i jest to przydatne. Idziemy do przodu, marketing działa i zawsze trzeba coś unowocześniać w smartfonach, więc więcej rzeczy tu się nam mieści, ale tak naprawdę nie jest to jakoś nam szczególnie potrzebne. Jeżeli chodzi o kąty widzenia, tak samo jak w S5, rewelacja. Pod każdym załamaniem IPS tutaj działa, in-play switch rewelacyjnie, to znaczy, jak widzicie, nie ma żadnych prześwietleń. Jest super. Wyświetlacz, jak w każdym Samsungu S4, S5, S6, jest rewelacja. Podświetlenie, super. Zobaczcie. Obydwa smartfony na maksa podświetlone. S5, S6. Mogłoby się wydawać, że tu jest troszeczkę lepiej w S5. I może minimalnie nawet tak jest. Ale też są inne tła, więc jak patrząc tu na białe i tu na białe, wydaje mi się, że jest idealnie tak samo. Czy coś jeszcze? Dźwięk mamy, ekran mamy, funkcjonalności mamy, NFC wszystko jest, Wi-Fi, Bluetoothy, no cokolwiek, podczerwień jest, optyczna stabilizacja obrazu jest, czujnik pulsu serca jest, dodatkowo jest tu taka możliwość przy robieniu selfie, że przykładamy sobie tu palec i robi nam zdjęcie, jest, system najnowszy 5.1.1 Lollipop jest, do nowszego też będzie aktualizacja, nie mamy możliwości wymiany. To są te takie drobne minusy. Nie mamy możliwości wymiany baterii, bo obudowa jest w całości sklejona. Nie mamy możliwości wsadzenia kart pamięci dodatkowych, jest tylko wbudowana pamięć. Nie mamy możliwości czego jeszcze? O, zanurzenia smartfona nie jest wodoszczelny, tak jak na przykład S5, która jest wodoszczelna, chociaż jak już sporo razy tutaj tą klapkę otworzymy, no to już wtedy wodoszczelność niestety znika, ponieważ już się wyciera ten element i ja już też miałem S5 raz na serwisie. Była co prawda wymienione elementy, naprawiona, ale niestety już nie jest taka wodoszczelna jak myślałem. Czy coś jeszcze? Samsung Galaxy S6, przepraszam, zróbmy sobie takie małe podsumowanie. Jest to świetny smartfon dla nowoczesnych ludzi, którzy szukają designerskiego smartfona o świetnym wyglądzie, bo tutaj OS 6, trzeba to powiedzieć, wygląda świetnie. Prezentuje się bardzo dobrze, jest bardzo wydajny. Akumulator pozwala naprawdę na długą pracę, jeżeli oczywiście nie szalejemy z grami. Wiadomo, wtedy szybciej się zużyje. Mamy wszystkie interfejsy potrzebne. Mamy USB, OTG będzie tutaj wspierane bez najmniejszego problemu. Zrobimy sobie też test na naszym kanale, tak więc możecie sobie tam podejrzeć. Z tego co pamiętam, nie mamy tutaj MHL-a, czyli jeżeli podłączymy sobie taki interfejs z taką końcóweczką, gdzie podłączamy normalny kabel HDMI do telewizora, to z tego co pamiętam, S6 MHL-a nie wspiera, więc tak nie zrobimy. Możemy się podłączyć do najnowszych telewizorów za pomocą screen mirroringu, czyli wysłania ekranu przez Wi-Fi bezpośrednio do telewizora lub przez Bluetooth. To są różne opcje, wszystko zależy jaki telewizor obsługujemy. Ale tak na podsumowanie, smartfon świetny. Co ja mam tu wam dużo powiedzieć? No, w tym wypadku no, nie mogę powiedzieć nic złego, chociaż na początku myślałem, że ten smartfon nie powali mnie i może
Nie powaliłby mnie, gdyby nie ta optyczna stabilizacja obrazu w aparacie. To jest naprawdę coś pięknego. Działa to świetnie, a ja, że robię sporo zdjęć i filmów mobilniokiem, czyli właśnie smartfonem, to dla mnie to byłoby naprawdę duży plus i ta mocniejsza lampka podświetleń. To są spore plusy. Jaką ocenę bym wystawił od 0 do 10 temu smartfonowi? Gdybyśmy mieli tutaj ten tył taki mrożony, czyli nie byłoby tych popalcowań, jak widzicie. Tutaj też takie lekko zmrożone. Gdyby był ten MHL wsparcie, to jest taka pierdółka, ale sporo osób z tego jednak korzysta. I gdybyśmy mieli jeszcze możliwość tutaj wsadzenia kart pamięci, to bym dychał oczywiście. Ze względu szczególnie na tą optyczną stabilizację obrazu. Ale ze względu na brak dodatkowej pamięci w postaci karty, no to dałbym na ten smartfon ocenę 8-9. No 9 bez problemu. Jest to świetny smartfon z drobnymi, można powiedzieć, brakami, z drobnymi tutaj mankamentami, jak to palcowanie, ale poza tym reszta smartfon jest rewelacyjny. Tak więc z mojej strony, jakbym miał polecać, polecam Wam Samsunga Galaxy S6. Bez najmniejszego problemu kupicie i będziecie naprawdę bardzo zadowoleni. Kupicie, dostaniecie, zróbcie co chcecie, ale jak się zastanawiacie nad nim, jestem całkowicie na tak, ale jest jeden bajer, że ja nie polecam ze swojej strony tych zaokrąglańców tutaj, tych edge'ów, czyli ten ekran, co idzie tak w dół. W moim przekonaniu nie jest to praktyczne rozwiązanie, bo na przykład jak lubię sobie czasami tak trzymać smartfona, zobaczcie, no stabilnie, ciach, 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 to już tutaj dotykamy wtedy ekranu, a ten bok jest też dotykowy i różne cuda się dzieją. Tak więc ja Wam jednak polecam tego flata, czyli S6 czystą. Tak jak tu widzicie, z normalną ramką, tak jak ma być. To jest moje, takie widzimisię. Oczywiście z Waszej strony może być całkowicie inaczej i nie musicie mnie tutaj w tej kwestii w ogóle słuchać, czy tam, że tak powiem, dostosowywać się. To jest tylko i wyłącznie moja tutaj rada dla Was, że jednak ten normalny, że tak powiem, normalna forma smartfona wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Z mojej strony to tyle. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, gdzie wykonuję różnego rodzaju testy, recenzje, poradniki. Sporo o S6 już jest. Jeszcze będzie też o Gear S2. Świetny smartwatch. Z minusami też, ale sporymi też i plusami. Tak więc warto, myślę, z nami być. Dołączyć do forum wiedzy.pl. Pytać. Jeśli macie jakieś uwagi albo dobre rady, to po prostu piszcie. Ja nikogo nie ignoruję, tak więc jeżeli nawet ktoś jest mądrzejszy ode mnie i ma więcej wiedzy, a wielu z Was pewnie tak ma, to po prostu podzielcie się jakąś informacją ciekawą w komentarzu, a postaram się dodać do opisu, tak żeby każdy oglądający kolejny miał jeszcze większą wiedzę. Ja nie jestem żadnym alfa omegą, informuję Was tylko o tym, co sam zaobserwowałem, sam przetestowałem, bez względu na to, co kto inny ewentualnie o smartfonach czy urządzenia, które testuję, mówi. Sam muszę sprawdzić, sam muszę zweryfikować i na tym opierają się nasze recenzje, testy, jakieś filmy, poradniki. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam. Smartfon Samsung Galaxy S6, jest to świetne rozwiązanie, świetny produkt, który można naprawdę kupić bez problemu z polecenia. Tylko od razu Was zachęcam do zakupu szkła hartowanego oraz etui, od razu, żeby już go nie poobijać, żeby nie uszkodzić, żeby cały czas był, że tak powiem, w świetnej formie. Jeżeli tego nie zrobicie, a spadnie Wam smartfon, ekran może Wam się tutaj zbić, a to wszystko i tak będzie się Wam palcować, a tutaj może się Wam delikatnie rysować. Wsadziłbym go do jakiegoś etui, oczywiście najlepiej oryginalnego z Samsunga, wtedy wszystkie guziki będą idealnie pracować i otwory będą idealnie dopasowane. Trzymajcie się, pozdrawiam, na tym kończymy recenzję Samsunga Galaxy S6. Cześć Wam!